Jest czwartek, 22 lipca, Marta Jastrzębska. Witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Na początek najważniejsze tematy z regionu. Raport w sprawie nadużyć i nieprawidłowości w grudziąckim szpitalu. Podpisał umowę na 14 milionów pożyczki. Tak zostawiał szpital. Kłamstwo goni kłamstwo. Pielęgniarki i pielęgniarze potrzebni od zaraz. Kolejna uczelnia w regionie chce kształcić w tym zawodzie. Ilość personelu dzisiaj na rynku to jest temat bardzo alarmujący. Jest to praca w dużych obciążeniach psychicznych i fizycznych. Rekrutacja na finiszu. Szkoły ponadpodstawowe ogłosiły listy przyjętych uczniów. Dostałam się, jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Już rok temu mieliśmy bardzo wielu kandydatów. A zaczynamy od sytuacji w grudziąckim szpitalu. Zarząd placówki przedstawił bilans strat oraz listę nadużyć ze strony byłego dyrektora lecznicy Marka Nowaka. W przedstawionym dziś raporcie zarzuca się mu, że część środków służyła jego interesom prywatnym. Były dyrektor szpitala zaprzecza oskarżeniom. To, co pan Marek Nowak nie dostał jako dyrektor, to odebrał poprzez członków rodziny i tutaj trzeba mówić o tym otwarcie. Lista zarzutów w kierunku byłego dyrektora lecznicy jest jednak znacznie dłuższa. Zarząd grudziąckiego szpitala w sporządzonym przez siebie raporcie ujawnił, że Marek Nowak nie tylko miał zatrudniać na dobrze opłacalnych stanowiskach swoją żonę, córkę i zięcia, ale także nie informował o faktycznej sytuacji finansowej szpitala. Kiedy ogłaszał swoją dymisję, mówiąc, że zostawia szpital w dobrej kondycji finansowej i że dysponuje on w tym momencie środkami finansowymi na koncie w wysokości 22,5 miliona złotych. Czy to była prawda? Bo w tym dniu, i czego nie powiedział państwu, podpisał umowę na 14 milionów pożyczki. Tak zostawiał szpital. Takie środki były na koncie, proszę państwa. Do tego błędnie prowadzona dokumentacja rachunkowa szpitala czy nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych. Kłamstwo goni kłamstwo. Dyrektor Marek Nowak zaprzecza, by doszło do jakichkolwiek zaniedbań z jego strony. Jeżeli są to nieprawidłowości, panie dyrektorze, pan jest funkcjonariuszem publicznym i pana obowiązkiem jest dzisiaj złożenie doniesienia do prokuratury, to co pan powiedział, to co pan napisał. Sam pan wie, że wszystkie doniesienia do prokuratury przez wiele lat, a to, że zmalwersował, a to, że krzywo stoi, a to, że źle wydaje pieniądze, zostały umorzone. Tymczasem sytuacja szpitala jest nadal bardzo trudna. Choć sprawozdanie finansowe za 2020 rok wykazało, że lecznica odnotowała przychód w wysokości ponad 33 milionów złotych, to jej zadłużenie nadal wynosi blisko 0,5 miliarda złotych. Żeby poprawić sytuację finansową placówki, niebawem dojdzie m.in. do redukcji stanowisk dyrektorskich. O co nas cały czas posądzano, iż dyrekcja w tym szpitalu w tej chwili jest droższa niż kiedykolwiek. Otóż 6 stanowisk dyrektorskich pozostają 3 po zmianie. Reszta stanowisk będą to stanowiska kierownicze, dostosowane do potrzeb i wymogów naszej działalności. Na poprawę sytuacji szpitala wpłynęło w ostatnim czasie przekształcenie placówki w jednoimienną i wiodącą w walce z pandemią koronawirusa. Zarząd lecznicy potwierdził w czwartek gotowość do tego, by w razie potrzeby szpital ponownie pełnił tę rolę. Obecnie jest tam 35 łóżek covidowych, w tym 10 z respiratorem. Grudziądz, Olga Taraszka. Pielęgniarki i pielęgniarze potrzebni od zaraz. Z badań wynika, że i analiz, że w 2030 roku liczba zatrudnionych na tych stanowiskach zmniejszy się w kraju o ponad 36 tysięcy. Dyrektorzy szpitali biją na alarm. Personelu medycznego już teraz jest zbyt mało. Szansą na to, by zmienić sytuację, są dodatkowe kierunki, studia pielęgniarskie i takie też mają zostać uruchomione m.in. w Inowrocławiu. Dorota Rampalska jest pielęgniarką z 35-letnim stażem. To ciężka praca, która wymaga wielu poświęceń, ale daje też dużo satysfakcji. Wszystko w mojej pracy lubię najbardziej. Lubię edukować, lubię być przy pacjencie, lubię rozmawiać z pacjentem. Wystarczy, że powiedzą dziękuję i uśmiech. Nieregularne godziny pracy, długie dyżury, niestabilna forma zatrudnienia czy zbyt niskie, zdaniem personelu medycznego, płace. To według ekspertów najczęstsze powody niedecydowania się przez młodych ludzi na pracę w zawodzie pielęgniarki czy pielęgniarza. Jest to praca w dużych obciążeniach psychicznych i fizycznych. Jest to praca, którą wykonuje się w dużym poświęceniu swojej rodziny i swoim własnym, czyli własnego zdrowia.
Jeśli tendencja spadkowa nie ulegnie zmianie, może nas czekać kadrowa katastrofa, alarmuje Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Braki w personelu widać już teraz. Ilość personelu dzisiaj na rynku to jest temat bardzo alarmujący. Nie dość, że personelu medycznego jest mało, to też średnia wieku tego personelu nieustannie rośnie. A to oznacza, że coraz więcej obecnie pracujących pielęgniarek w najbliższych latach osiągnie wiek emerytalny. Większość z nich już teraz jest między 51 a 60 rokiem życia. Według prognoz do 2030 roku liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych zmniejszy się o ponad 36 tysięcy, a to może oznaczać konieczność zamknięcia placówek medycznych. W Kolegium Medicum UMK w Bydgoszczy co roku studia pielęgniarskie rozpoczyna 120 studentów. Chętnych jest zwykle ponad dwukrotnie więcej. Tak jak rozmawialiśmy w tym roku z naszymi studentami, to właściwie możemy powiedzieć, że 90% naszych absolwentów, bo taką wiedzę posiadamy, rozpoczyna pracę w zawodzie. Tutaj albo w Bydgoszczy, albo gdzieś w okolicach. Według ekspertów niezbędne jest zwiększenie liczby osób uzyskujących prawo wykonywania zawodu. Aby utrzymać obecny stan zatrudnienia, liczba absolwentów musiałaby być większa o ponad 4 tysiące. Rocznie kształcić powinno się 20 tysięcy pielęgniarek i położnych. Stąd plan na kształcenie pielęgniarek także w kolejnych niepublicznych uczelniach, jak na przykład w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Inowrocławiu. Kierunek ma zostać uruchomiony we współpracy z Kolejowym Szpitalem Uzdrowiskowym w Ciechocinku i Aleksandrowie Kujawskim. Oni też, no to powtarzam, wszyscy mają braki kadrowe. Jak mają braki kadrowe, no to mówią tak, to my możemy zacząć się rozwijać wspólnie i rozszerzyć swoją bazę. Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości oraz inne kierunki okołomedyczne mają być dostępne dla studentów w przyszłym roku. Monika Komisarek, TVP3 Bydgoszcz. Jedni się cieszą, inni będą musieli poczekać na rekrutację uzupełniającą. Szkoły ponadpodstawowe ogłosiły listy przyjętych uczniów. W całym regionie dla absolwentów 8 klas przygotowano ponad 18 tysięcy miejsc. Punktualnie o 11 we wszystkich szkołach średnich w kraju pojawiły się listy, na które absolwenci 8 klas czekali z niecierpliwością. Ci, którzy znaleźli swoje nazwisko na tablicy, nie kryli radości. Dostałam się na profil społeczno-prawny, integracyjny. Generalnie no, bardzo zależało mi, żeby tu się dostać. I no, dostałam się, jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, bo naprawdę bardzo mi zależało. Wyniki rekrutacji można było także poznać na stronach internetowych szkół. Tę formę komunikacji uczniowie opanowali już niemal do perfekcji. To pierwsze półrocze było ciężkie, bo tak naprawdę chodziliśmy 2 miesiące, a reszta to była zdalnego. Teraz to na pewno stacjonarnie, żeby się poznać z nową klasą. W całym regionie dla uczniów przygotowano ponad 18 tysięcy miejsc. Większość z nich w szkołach uczących zawodu, a więc w technikach i zawodówkach. W niektórych placówkach nie udało się skompletować listy uczniów. W 3 klasach jest ten nabór pełen, w klasie technika, analityka jeszcze są wolne miejsca i tak samo jest w połowach klas, które mieliśmy w planie przyjąć, technika procesów drukowania i technika ochrony środowiska. W innych szkołach, jak chociażby w pierwszym LO w Toruniu, były nawet 3 osoby na jedno miejsce. Zaproponowałam taki nowy profil medioznawczo-językowy, to jest klasa D. Tam jest rozszerzony język polski, język angielski i język hiszpański, ma zwiększoną ilość godzin. No i no, pomysł, że tak powiem, chwycił, mówiąc kolokwialnie. Już rok temu mieliśmy bardzo wielu kandydatów. Język hiszpański przyciągnął także uczniów w 3 LO w Bydgoszczy, gdzie w tym roku zgłosiło się najwięcej uczniów ze szkół w mieście. Zainteresowanie klasą turystyczno-lingwistyczną było tak duże, że placówka zdecydowała się otworzyć dodatkowe oddział. Świat, który się posługuje nie tylko angielskim, ale również hiszpańskim, coraz bardziej zachęca do tego, żeby się uczyć hiszpańskiego. Klasa istnieje już od kilku lat, ale przez ostatnie lata święci dodatkowe triumfy. Do 30 lipca młodzież musi dostarczyć komplet dokumentów do szkół, do których została przyjęta. Są uczniowie, których wynik z egzaminów ósmoklasisty pozwolił zakwalifikować się do więcej niż jednej szkoły. Dlatego miejsca w niektórych placówkach mogą się jeszcze zwolnić. Ostateczne listy przyjętych do szkół zostaną ogłoszone 2 sierpnia. Tego samego dnia wszyscy dyrektorzy mają obowiązek poinformowania kuratora o liczbie miejsc wolnych, a kurator następnego dnia, czyli 3 sierpnia, ogłasza na swoich stronach listę wszystkich miejsc, które są jeszcze do wykorzystania przez uczniów z podziałem na różnego rodzaju typy szkół. To zatem nie koniec szans dla tych, którzy nie mieli szczęścia w pierwszym etapie rekrutacji. Błażej Karczmarczyk, TVP3 Bydgoszcz.
I pozostajemy przy sprawach związanych ze szkolnictwem. Nie milkną echa po głosowaniu w sprawie wotum nieufności dla ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Wniosek w tej sprawie złożyła Koalicja Obywatelska. Sejm go odrzucił, jednak za odwołaniem szefa resortu opowiedział się polityk z regionu i były poseł PiS Zbigniew Giżyński. Głosował 448 posłów, za 205, przeciw 236, 7 wstrzymało się. Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności ministrowi edukacji i nauki. Pan minister rzekomo broni wartości konserwatywnych i pozycji patriotyzmu i historii w szkole. Tak naprawdę tym, co robi, ośmiesza często te wartości, je deprecjonuje, odstraszając od nich młode pokolenie. Jest takie przysłowie, że dobrymi intencjami piekło jest wybrukowane. Niestety tak jest w przypadku działań pana ministra Czarnka, dlatego głosowałem za jego odwołanie. Pan profesor Giżyński zarówno w rozmowach prywatnych, jak i w rozmowach publicznych dawał wyraz swojemu przywiązaniu do tych wartości, na które tak duży nacisk kładzie Przemysław Czarnek. I to jest o tyle dla mnie zdumiewające, że głosowanie przeciwko to jest w zasadzie przekroczenie Rubikonu, to jest wejście w nurt tej opozycji totalnej. To jest bardzo smutne. W mojej ocenie to jest ewidentne uwiarygodnianie się w opozycji, żeby tym razem startować na posła z jakiejś listy opozycyjnej. No to ewidentnie widać. To jest główne wydanie zbliżenia. Przed nami jeszcze między innymi. Na polach małe żniwa, a wśród hodowców lęk przed ASF. Kolejne ognisko choroby tuż za granicą naszego województwa. Zniszczone schody i kręta droga do wyczekiwanego przez mieszkańców remontu. W regionie trwają żniwa. Na razie rozpoczęło się koszenie jęczmienia ozimego, potem przyjdzie czas na rzepak. W tej chwili cena zbóż na świecie rośnie, w Polsce przeciwnie, maleje. Wielu rolników czeka więc na lepsze notowania i chce magazynować zboże. Na razie w kraju zbiory komplikuje pogoda. Ostatnie deszczowe dni przeszkodziły w żniwach, ale kolejne mają już przynieść więcej słońca. Małe żniwa nabierają tempa. Na razie jęczmień ozimy zbierany jest głównie w centralnej i południowej Polsce. Wszystko zależy od pogody. Deszcze w ostatnich dniach skomplikowały plany rolników, dlatego gospodarze wykorzystują każdą chwilę, kiedy aura sprzyja. Szacuje się, że na dobrych glebach uda się zebrać do 7 ton z hektara. Na razie się zapowiada dobrze. No. A ceny jak? A ceny, no właśnie, chodzi głównie o ceny. Nie ceny, zimą były inne, a teraz idą w dół. Ten trend obserwuje się od początku lipca. Zawsze w szczycie sezonu ceny spadają, choć dzisiaj są one wyższe niż przed rokiem. Nie tak wysokie jednak jak jeszcze kilka tygodni temu, kiedy za jęczmień płacono ponad 850 zł. Rolnicy by chcieli chyba troszeczkę poczekać, gdyż w zeszłym roku ci, co sprzedali w żniwa, a ci, co przechowali, no to było, można powiedzieć, nawet do 50% wartości, więc będą na pewno ostrożnie podchodzili do sprzedaży od razu po żniwach. Taka też panuje aktualnie sytuacja na rynku handlu zbożem. Transakcji jest niewiele. Wyczerpały się zapasy z ubiegłorocznych zbiorów. Wielu gospodarzy czeka również na lepsze ceny. Obecny czas na krajowym rynku zbóż określiłbym mianem oczekiwania. Oczekiwania na nowe zbiory. Widzimy, że obroty ziarnem zbóż ze zbiorów ubiegłorocznych są bardzo umiarkowane. Eksport w miesiącu bieżącym to będzie on też na bardzo ograniczonym poziomie. Oczekujemy dużo wyższych wartości eksportowych dopiero w miesiącu wrześniu oraz październiku. Na razie wartości oferowane przez firmy skupujące, jak też eksporterów, nie do końca zadowalają rolników. W tej chwili można podpisywać kontrakty na sprzedaż ziarna, ale chętnych brakuje. Nieco wyższe stawki oferowane są za zboża przeznaczone na eksport. Wielu rolników liczy na to, że te wartości wzrosną. Wszystko jest uzależnione od już takiego rynku globalnego. Musimy patrzeć na plony, które są prognozowane w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii, na sytuację, jaka panuje w Chinach czy w innych po prostu krajach. I to ma największy właściwie wpływ na to, jaką rolnicy osiągną cenę.
Na razie na świecie notuje się wyraźny wzrost cen. Zarówno na giełdzie w Chicago, jak i Paryżu wartości wzrosły do najwyższych poziomów od lat. Związane jest to z prognozami pogody, które są niekorzystne, a to wzmacnia ceny ziarna. Problemem wsi jest też afrykański pomór świń, który zbliża się do granicy województwa kujawsko-pomorskiego. Nowe ognisko ASF potwierdzono w Rybnie w powiecie działdowskim, który sąsiaduje z powiatem brodnickim. To oznacza zwiększenie obostrzeń związanych z bioasekuracją. O tym problemie dyskutowano podczas posiedzenia zespołu doradczego przy wojewodzie kujawsko-pomorskim z udziałem wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi. Walka z ASF to głównie zmniejszenie populacji dzików. To one odpowiedzialne są za rozprzestrzenianie się tej choroby, która może dziesiątkować trzodę chlewną. Ich odstrzał prowadzony jest w całym kraju. W regionie kujawsko-pomorskim w tym roku odstrzelonych ma zostać 11 tysięcy dzików. 40% tego planu już zrealizowano. Region na razie jest wolny od występowania afrykańskiego pomoru świń. Nowe ognisko choroby pojawiło się jednak w Rybnie w powiecie działdowskim, który sąsiaduje z Brodnickim w kujawsko-pomorskim. To oznacza, że powiat brodnicki został włączony do strefy pierwszej, niebieskiej. Hodowcy z tego terenu, którzy prowadzą sprzedaż trzody poza tę strefę, muszą zaostrzyć przepisy dotyczące bioasekuracji. Takie stado przed wysyłką musi być przeprowadzona analiza ryzyka, musi być zbadana 24 godziny przed wysyłką. W razie potrzeby jest pobierana krew w kierunku ASF-u. Do tego to musi być opracowany plan bioasekuracji. Gospodarstwo będzie dwa razy do roku kontrolowane. Budynek inwentarski będzie musiał zostać ogrodzony, by uniemożliwić do niego dostęp innym zwierzętom. W regionie ograniczana jest nie tylko ilość dzików, ale także możliwość migracji tych zwierząt poprzez budowanie ogrodzeń zapachowych. Regularnie od strony północno-wschodniej pas powiecie brodnickim i grudziąckim jest co 3 tygodnie pryskany repelentami właśnie, żeby dziki zakażone nie mogły po prostu migrować na nasz teren. Część rolników walczy też ze skutkami gwałtownej pogody. Również ten temat poruszono w Bydgoszczy podczas posiedzenia zespołu doradczego wojewody do spraw wsi i rolnictwa. Problem dotyczy przede wszystkim gmin sąsiadujących z Wielkopolską, między innymi gminy Janowiec, gdzie straty są największe. Głównie dotknęły uprawy zboża jary i kukurydzy na ziarno, która ucierpiała praktycznie dosyć mocno. Oczywiście te ostatnie deszcze uratowały buraki, uratowały ziemniaki. Przekroczenie 30% strat w uprawach uprawnia rolnika do otrzymania wsparcia finansowego. Zgłaszanie szkód nadal odbywać się będzie elektronicznie poprzez aplikację. Dyskusja teraz toczy się, czy to będzie nadal profil zaufany, którym rolnik będzie musiał się zalogować, bo to jest trochę komplikacji. Ale wielu rolników radzi sobie z tym. Dlatego elektroniczny system zgłaszania szkód obowiązujący od 2 lat ma być ulepszany. Krystyna Rymaszewska, TVP Trzy Bydgoszcz. Odwołanie od wyboru firmy na naprawę mostu uniwersyteckiego w Bydgoszczy oddalone. Decyzję miasta zaskarżyła spółka Wand, biorąca udział w przetargu. Przedstawiciele firmy uważali, że zwycięska oferta jest rażąco niska. Krajowa Izba Odwoławcza uznała jednak, że odwołanie jest bezpodstawne. 26 maja Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej otworzył oferty na naprawę mostu uniwersyteckiego. Najkorzystniejszą propozycję złożyła bydgoska firma Kormost, która za naprawę przeprawy zaproponowała niespełna 6 300 000 zł oraz zobowiązała się wykonać prace naprawcze w ciągu 180 dni od momentu podpisania umowy. Oferty złożyły także 4 inne firmy. Najdroższa z nich wyniosła niemal 3 razy więcej niż oferta Kormostu. Wybór drogowców padł na tę najtańszą ofertę i od tej decyzji odwołała się spółka Strzewa, która uznała, że oferta bydgoskiej firmy jest zbyt niska. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła jednak skargę spółki Wand. Procedura odwoławcza opóźni jednak podpisanie umowy na naprawę mostu. A teraz już Toruń i hulajnogi. Podczas sesji radni przyjęli uchwałę wprowadzającą kary dla użytkowników hulajnóg, którzy pozostawiając urządzenia na chodnikach i ulicach będą stwarzać zagrożenie dla ruchu drogowego. Mają służyć sprawnej komunikacji. Czasem jednak skutecznie ją utrudniają. Jeżeli tak jak tutaj gdzieś z boku, no gdzieś ją trzeba zostawić. Ale jak stoi tak na samym środku, to jest trochę niebezpieczne. A znaleźć można je nie tylko na chodniku i nie zawsze sprawne.
ta hulajnoga chyba komuś przeszkadzała. Jest gdzieś wrzucona, gdzie po prostu, no tam na przykład akurat nikt nie wchodzi, no ale jest rzucona byle jak, nie jest postawiona tak jak powinna być. Aby uniknąć takich sytuacji, toruńscy radni podjęli uchwałę nakładającą kary dla tych użytkowników hulajnóg, którzy urządzenia pozostawiają w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Takie hulajnogi, które będą przeszkadzać w ruchu pieszych, czy będą stwarzać jakieś zagrożenie dla ruchu drogowego, będą po prostu ściągane, przechowywane na parkingach. Tą opłatą 116 zł, plus tam jest jeszcze opłata za każdą dobę przechowywania na parkingu, będzie obciążony operator, który później zapewne będzie się rozliczał z niesfornym użytkownikiem. Przyjęta uchwała wejdzie w życie w sierpniu. Za to w październiku zmiana czeka podróżujących komunikacją miejską. To właśnie wtedy za bilety w nowych biletomatach stacjonarnych bądź tych autobusowych pasażerowie będą mogli zapłacić za pomocą karty, zegarka, opaski lub telefonu. Biletów nie będzie trzeba drukować, bo będą one przypisane do nośnika i zapisane w systemie. Musimy iść z duchem czasu, musimy miasto meblować, żeby było jak najbardziej przychylne i przydatne jego mieszkańcom, użytkownikom komunikacji miejskiej. Od 1 października oficjalnie zacznie także funkcjonować nowa instytucja w Toruniu. W budynkach przy ulicy Skłodowskiej Kirii powstanie dom dla matek lub ojców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Z inicjatywy klubu radnych PiS do tej nazwy dodaliśmy również ojców, bo także i ojcowie znajdują się czasami w bardzo trudnej sytuacji. Na tą chwilę zapewnionych jest 9 mieszkań wyposażonych w oddzielne łazienki, w aneksy kuchenne. To są takie namiastki małych mieszkań. Jest to bardzo ważne zadanie i powinniśmy jakby tą bazę lokalową rozwijać, żeby to nie były, żeby były to budynki, których otoczeniu jakby to życie tej rodziny będzie się normalizowało i jakby wdrażało do życia w społeczeństwie. Michał Górski, TVP 3 Bydgoszcz. Schody przy bydgoskiej wieży ciśnień nie doczekają się w najbliższym czasie remontu. Zdewastowane stopnie są w coraz gorszym stanie. Mieszkańcy od lat zabiegają o ich naprawę, ale jak informuje Urząd Miasta, będzie to możliwe najwcześniej w przyszłym roku. Nierówne, wyszczerbione, zdewastowane schody na bydgoskim wzgórzu Dąbrowskiego to prawdziwy tor przeszkód dla okolicznych mieszkańców. Jest niebezpiecznie, a w ogóle już zimą. No może się skończyć złamanie nogi, zwichnięcie, różnie. No niestety chodzić tutaj jest ciężko, a jak z wózkiem czy coś, no niestety nie ma jak. Chyba że na własne ryzyko. Trasa prowadzi od ulicy Podgórnej aż po samą zabytkową wieżę ciśnień. Bydgoszcz to specyficzne miasto, które nie lubi dbać o długodystansowość. I przykładem są właśnie te schody w cieniu przepięknego obiektu, jakim jest wieża ciśnień. A tutaj, żeby dojść, to można zęby sobie wybić i potłuc się, połamać. Zabiegi mieszkańców o remont schodów trwają od lat. W 2019 roku urzędnikom przedstawiony został raport Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych na temat najbardziej niebezpiecznych miejsc w Bydgoszczy. Odbyło się takie spotkanie podsumowujące z udziałem prezydenta Kozłowicza, dyrektora Nalaska i tam przedstawialiśmy ten raport, wskazując, że jest to jedno z takich miejsc, które wymaga pilnej naprawy. No, z tego co wiemy do tej pory, to miejsce nie zostało naprawione. Zrewitalizowano za to Park Dąbrowskiego, do którego prowadzą zniszczone schody. Powstały nawet alejki, ławki, oświetlenie. Wybudowano nowe stopnie od strony Placu Poznańskiego, ale do modernizacji tej karkołomnej drogi nie doszło. Wstyd, że przy rewitalizacji parku nie zrobili tego. Park taki piękny, a takie zdewastowane schody. W ubiegłym roku drogowcy informowali, że jeśli w budżecie znajdą się pieniądze, to remont generalny schodów będzie można wykonać najwcześniej w 2021 roku. Obecnie Dyrekcja Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w przesłanym do nas oświadczeniu informuje, że nie jest zarządcą tego terenu. Schody podlegają Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i to jego urzędnicy podejmą w sprawie remontu decyzję. Czy i kiedy będzie to możliwe, Urząd Miasta odpowiada w kolejnym oświadczeniu. W ramach budowy parkingu przy ulicy Grudziąckiej powstanie przedłużenie ulicy Nowogrudziąckiej i wówczas w kolejnym etapie będzie możliwe jej połączenie schodami z Parkiem Dąbrowskiego. Zgodnie z planem budowa parkingu ma się zakończyć pod koniec 2021 roku. Na naprawę schodów mieszkańcy będą więc musieli cierpliwie poczekać. A teraz już informacje sportowe od Macieja Pieszczyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jutro od godziny 12 w TVP Sport transmitowana będzie ceremonia otwarcia Igrzysk 32. Olimpiady. Ale już wcześniej kibice z regionu będą mogli emocjonować się startami biało-czerwonych. W nocy z czwartku na piątek na torze regatowym w Tokio wystąpią trzy polskie osady wioślarskie w pierwszej rundzie olimpijskich zmagań.
O 3:40 dwójka podwójna mężczyzn z Mateuszem Biskupem z Lotto Bydgoszczy i Mirosławem Ziętarskim z AZS-u MK Toruń. O 4:40 czwórka podwójna mężczyzn, w której popłynie Fabian Barański z WTW Włocławek. A o 5:00 czwórka podwójna kobiet z Martą Wieliczko z Wisły Grudziądz i Katarzyną Zilman z AZS-u UMK Toruń. O tym, jak popłynęły polskie osady, będziemy mówić oczywiście jutro, a więcej o sporcie po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. W zbliżeniach czas teraz na informacje o pogodzie. Dagmara Moranowska, dzień dobry. Dzień dobry. Dla wszystkich fanów upalnej pogody i wysokich temperatur mam same dobre wiadomości, ponieważ powoli do naszego kraju docierają cieplejsze masy powietrza i z każdym kolejnym dniem będzie robiło się coraz cieplej. Także ta dzisiejsza noc na Kujawach i na Pomorzu będzie cieplejsza niż poprzednie, z temperaturą od 13 do 17 stopni. Jutro w regionie zdecydowanie więcej słońca i więcej pogodnego nieba i to słońce tylko na moment będzie chowało się za chmurami, a na termometrach od 24 do 26 stopni. A na szczegóły prognozy pogody zapraszam już za moment. Do zobaczenia. Teraz to wszystkie informacje. Kolejne wydanie zbliżeń o 21:30. Zapraszam. Do zobaczenia.